Witam Państwa po przerwie. Kolejny gość już czeka. Porozmawiamy teraz o kinie. W związku z tym nie może zabraknąć pani Wandy Szewczyk z najstarszego kina na świecie, Pionier. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie, jak zawsze, o ciekawych filmach, propozycjach, jakie Pionier przygotował na najbliższy czas. Na najbliższy tydzień, na może najbliższy w ten tydzień. Zaczniemy sobie od ciekawego filmu Zakazany Bóg. Jest to film oparty na faktach. Tak, prawdziwa historia, która porusza do łez. Zakazany Bóg to kolejny po Chrystiadzie film, który ukazuje okrutne prześladowania Kościoła w okresie XX wieku. Jest to historia wojny domowej w Hiszpanii w latach 36-39, gdzie splądrowano 2000 kościołów, zakazano praktyk religijnych i dokonano rzezi na katolikach, gdzie bestialsko zamordowano ponad 8000 osób duchownych i wśród nich byli biskupi, zakonnicy, klerycy. Przez cały czas krwawych prześladowań obiecywano im, że jeżeli wyrzekną się wiary, to będą mieli darowane życie. Nie zanotowano ani jednego przypadku, w którym by ci katolicy wyrzekli się swojej wiary. Zakazany Bóg to piękna i wzruszająca historia 51 błogosławionych męczenników z Barbastro, których zapiski w niewiadomy sposób jak, ale przetrwały w więzieniu, zostały wydobyte z więzienia i udostępniono je do przeczytania. Bardzo, bardzo tych ciężkich i smutnych opowieści, jednakże mówiące o tym, jak trwają w swojej wierze. Lewicowy historyk napisał, że nigdy w historii Europy, a może nawet i świata, nie widziano takiego ucieleśnienia nienawiści do religii i jej wyznawców, jak właśnie w tamtym okresie. Widocznie te zapiski przetrwały, bo przynajmniej teraz możemy tą historię opowiedzieć i obejrzeć. Tak. Mamy nawet przygotowany zwiastun, który zaraz zobaczymy. Zwiastun filmu Zakazany Bóg. Zapraszam do obejrzenia. Para ser misioneros y ayudar a los pobres. Sí, podemos y debemos mantenernos al margen. Hay una línea que no se puede pasar. O todo el mundo creerá que tiene una justificación para apretar el gatillo. Todos se les propondrá seguir vivos si dejan la religión y luchan con nosotros. Perdona el corazón, hermano. El film Slow West. Czy to jest też o Dzikim Zachodzie? Bo zazwyczaj mamy Wild West, a to jest Slow West. Nie, to, co właśnie, to, właśnie to jest taki dowcip w tym wszystkim, że Western uważany jest jako gatunek już bardzo wymarły. To, co kiedyś jeszcze w czasach mojego dzieciństwa siedzieliśmy przed małymi ekranami telewizorów i z zapartym tchem oglądaliśmy to wszystko, co jest na ekranie, a szczególnie te prerie takie ogromne, które się potem okazało, że to jest studio filmowe, gdzieś tam tylko wyczarowane. Tak, i koń, który w miejscu biegnie, tak zakładając. W każdym razie uważany jest za gatunek wymarły i w tej chwili trwają takie inklinacje w tym kierunku, żeby to odnowić, żeby z powrotem ten western przyszedł
był pokazywany, żeby zachęcić do oglądania tego typu filmów. I najnowszym przykładem takiej twórczej, odtworzenia tej twórczej legendy Dzikiego Zachodu jest tragikomiczna przypowiastka właśnie tą, którą będziemy Slow West, którą pokazujemy na naszym ekranie, zrealizowana nie przez Amerykanów, ale przez Brytyjczyków. Nie w bajecznych plenerach stanu Colorado, ale zastąpione egzotycznymi widokami Nowej Zelandii, więc to jest w ogóle całkiem coś innego. Pod historią takiego przyspiesznego kursu dojrzewania w 16-letniego arystokraty ze Szkocji, który niczym błędny rycerz szuka swojej Dulcynei w krainie łowów, mogliby się podpisać bracia Coen, czyli no wiadomo już, jaki to jest gatunek filmu i jak to można oglądać. Towarzyszymy wyprawie młodego szkockiego arystokraty, który faktycznie jedzie szukać swojej ukochanej, która w jakichś tam względów musiała, czy została usunięta z kraju, czy musiała z niego wyjechać. Ale co jest? Ma tylko przewodnik i to jeszcze taki przewodnik, który raczej jest czymś archaizmem jakimś strasznym, który zamiast pomagać, to wręcz przeciwnie, przysparza mu tylko samych kłopotów. I gdyby nie to, że na swojej drodze trafia na człowieka, który jest całkowitym jego przeciwieństwem. Kiedy on wpada w poważne kłopoty, to ten człowiek, taki globtroter, który zna się na tego typu wyprawach, wspomaga go i razem zaczynają wędrówkę. Historia podróży obu panów jest opowiedziana z ogromnym poczuciem humoru. Śmiejemy się patrząc na ekran, ale za chwilę strach wbija nas w fotele, bo sytuacja staje się bardzo, bardzo groźna. W źródłem komizmu są również dwie osobowości tych dwóch panów. Jeden taki ciapa Szkot i drugi taki prawdziwy mężczyzna, który pozbył się złudzeń, który mocno stąpa po ziemi. Myślę, że będzie wspaniała zabawa, wspaniały dzisiaj właśnie jest pierwszy pokaz tego filmu. Wspaniała zabawa i jeżeli kogoś przytłacza szarówka tej pory roku, to serdecznie zapraszam do nas do kina. Na pewno dobrze się będzie bawił na tym filmie. Kolejny film, o którym powiemy, raczej się wpisuje w tą szarówkę, tak mi się wydaje, bo Wiktoria już takim radosnym filmem nie jest. No nie tylko w szarówkę, ale jeszcze w bardzo wczesny poranek, także w taki poranek, kiedy wiele osób o tej porze to jeszcze twardo śpi i nie zamierza wstawać. Niektórzy już muszą, niektórzy nawet o tej godzinie pracują. Ciekawostką jest to, że film został nakręcony bez żadnych scen, jako jedna ciągłość o 5 rano w jednej z dzielnic berlińskich. Wiktoria, czyli tytułowa bohaterka tego filmu, trafia do Berlina i tam spotyka grupę ludzi, ale to nie to jest ważne. Film ten wciąga jak wir. Ogląda się go w ciszy i w skupieniu, bo film już od pierwszej chwili po prostu hipnotyzuje widza i wiadomo, że tego filmu nie da się zbagatelizować. Dziewczynie podoba się jeden z chłopców grupy, który tam chce jej pokazać Berlin inny, Berlin nocą, Berlin nad ranem, w każdym razie w różnych tam ujęciach, ale coś za coś. My ci pokażemy Berlin, ty natomiast przysłużysz nam się, bo jesteśmy winni przysługę jakiejś tam przywódcy grupy przestępczej. I w związku z powyższym ona zostaje przywódczynią grupy chłopców, których poznała. Co się wydarzy, jak to się potoczy. W każdym razie jest to dzisiaj premiera, jest to film z wieloma nagrodami i niemieckie wszystkie nagrody za najlepszy film, najlepszy reżyser, najlepszy aktor, Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Berlinie, Srebrny Niedźwiedź, jak również festiwal w Toronto. Film zdobył wszystkie możliwe nagrody, także myślę, że... Warto? Trzeba, to trzeba. Nie tylko warto, ale to Pani po prostu Wanda trzeba mówi, że trzeba, więc teraz wszyscy słuchamy i idziemy do kina na film Wiktoria. Teraz kolejne ciekawe wydarzenie tak naprawdę, bo będziemy rozmawiać o przeglądzie, to jest 9. przegląd już, Sputnik. Tak, u nas taki sezon przeglądowy zaczyna się właśnie jesienią, kończy się jakąś taką wczesną wiosną, zaraz po Sputniku będzie przegląd Nowych Horyzontów, także to troszkę tego będzie, ale nasi widzowie to lubią. Sputnik, aż muszę się posłużyć ściągą, bo tego jest dość dużo, no właśnie, i bardzo ciekawe, codziennie jest inny film. Dzisiaj już w tej chwili widzowie chyba oglądają, bo film bardzo długi, mieliśmy dostać krótszą wersję, ale się nie udało, film trwa 170 minut, także oj, to nie jest... wyzwanie. Wszystkie filmy nasze są długie.
Wiktoria też ma swój czas. Nie będę mówiła jaki, bo nie chcę straszyć, ale film Udar Słoneczny, który jest dramatem na motywach dziennika Przeklęte Dni i opowiadania Udar Słoneczny. Jutro w sobotę, właśnie w sobotę i w niedzielę jest Mały Sputnik, czyli bajki dla dzieci. Małpki, bajka 63, która trwa 63 minuty, no i Wilk i Zając. Ja myślę, że to sobie nikt z Państwa nie odpuści, bo to trzeba po prostu zobaczyć. Dzieci tutaj są tylko pretekstem, naprawdę. I w sobotę 8 pierwszych randek, w niedzielę Gorzko, w poniedziałek Norwek. Wszystkie filmy zaczynają się o godzinie 18, także łatwo zapamiętać. No i Dureń i film o Aleksiejewie, także to jest dramat 95 minut pozostawiony chyba, a nie, Dureń trwa 110 minut, ale myślę, że film o uczciwym człowieku i nierównym starcie z machiną biurokratyczną, o starciu z machiną biurokratyczną. Także tu jest wszystko w porządku, tytuł jest tylko taki... trochę nieciekawy, ale myślę, że to nie, nikogo nie, nikt się tutaj nie obrazi, a raczej przyjdzie, bo wyciągnie jakieś wnioski z oglądania. Czyli wygląda na to, Pani Wandu, że najbliższy tydzień spędzamy w Pionierze po prostu. Ależ tak, już nie mówię, że od godziny 15 z minutami, ale już ta 18 i później, czyli Wiktoria, to jest, no warto by było jeszcze przecież zobaczyć ten nasz pierwszy film, Zakazany Bóg, który jest o godzinie 15 z minutami, to myślę, że tak. Samemu dla siebie. To zapraszamy serdecznie. Ja Pani Wando bardzo dziękuję za rozmowę. Również. Moim gościem była Pani Wanda Szewczyk z najstarszego kina na świecie Pionier, a dla Państwa na koniec zostawiliśmy krótki zwiastun, który właśnie pokazuje filmy z naszego przeglądu Sputnik, na które zapraszamy już w tym tygodniu. Do zobaczenia po krótkiej przerwie.